Very short, I would like to welcome all the participants or only participants. Some small technical problems, so I will ask all the presenters to be faster because we have to go according to our schedule. And the first presentation, this is made by Dominik Wilkiński, Krzysztof Wałęsa, Aleksandra Wiszczanik, simulation test of cutting process. The presenter is Mr. Dominik, Dr. Dominik. Okay. Thank you very much. Ladies and gentlemen, my name is Dominik Wiszczanik. You know, I would like to present a subject which is a small simulation test of the cutting process. Aluminium material is widely used in construction as, for example, element bodies, element of frame structures or element of suspensions. In this work was presented a simple simulation model which consists of the steel element with thickness 0,1 mm, 0,5 and 1 mm. Here we can see bond wearing condition for aluminum cut element, 0 degrees of freedom, and the knife moves along Z axis. Simulation was done for different values of angle, rake angle of this knife and blade angle beta of this knife. Angle alpha was values 5, 15 and 30 degrees. And for each value of angle alpha was angle beta had values 30, 45, 60 and 0 degrees, of, 0 degrees, 0 degrees. Further, for aluminium cut material was used Johnson Cook damage model, which was implemented in our system. And here we can see parameters of this Johnson Cook damage model. Further, general view of the discretized model and examples of simulation for different cases of angle alpha and beta examples and examples of results. This is characteristics of force function on time simulation. And this characteristics we can divide on three phases. Phase A is a phase in which knife stop penetrate of material of aluminum material, and in this phase force rapidly increase. Further, we have phase B. In this phase, force with ascertain in range value, and in this phase, knife movement in aluminum material of cut element, and phase C in this phase, knife come out this cut material. Other test results for angle alpha 5 degree and other. On the best value of angle beta. Here you can see we have no clear trend of changes of this force in function of the angle beta value. And for angle value, for angle alpha, for angle beta value 0 degree, we have smooth changes of the cutting force. Further, we have results for angle alpha 15 degree, and here we can see that this force is
this force decreases. And here also we have no clear trend of significant influence of angle beta on changes of cutting force. These results are for thickness of cut element 0.1 mm. Further, angle alpha degree, and this force for angle alpha force decreases, and further here we can see in table 2 three cases and for which we have the lowest value of cutting force, and for in public research for these cases simulation was done for thickness of cut element 0.5 and 1 mm. And here we can see results, force changes for these cases for aluminium for thickness of cut element 0.5 mm. Force here we have also no clear trend of changes of this force for changes of angle beta, and further cutting force changes for aluminium cut thickness 1 mm. Force increases with increase of this thickness, and here also we have no clear trend of changes of cutting force with changes of the angle alpha value. Further, other case was simulated when where a knife move along the x-axis, and here we can see the results for cases angle alpha, one case is angle alpha 50 degree, and three cases of angle beta value, and aluminium thickness of elements 1 mm. And here we have clear trend where force increases with increase of angle alpha, angle beta value, and further conclusion. A significant factor on reducing of the cutting force value is the angle alpha value, and its increase causes decrease of the cutting force value, which the increase of the rake angle value, the total length of the knife blade, penetrating the cut sample decreases. And further, the results obtained from the simulations allow the select optimal knife blade geometry, but the simulation study should be supplemented by experimental studies. Thank you. I'm very happy that we finished according to our schedule. Thank you, Dr. Kuczynski. I think we have no time for the question. If somebody has a question, please ask later on. Okay? Thank you, Dr. Kuczynski. The next presentation will be held online, and this is made by Milon Rasch, Polenka Jakubcowa, Milan Saka, Zuzana Sakowa, Ivan Kulic, Marian Fandik, Peter Kopas, and the title is Mass Minimizing of Truss and Beam Structures Subjected to Commutative Fatigue Damage. We have some. Dobry dzień. Może być po studencku, może być po angielsku, jak Państwu wygodniej. Ok? Dobra, dziękuję. Takže vážený pán predseda, vážení hostia, dovolte mi, aby som vám odprezentoval príspevok pod názvom
minimalizácia hmotnosti nových a nosníkových konštrukcií s ohľadom na kumulatívne únavové poškodenie. Motiváciou, podobne ako prednášky pána profesora Ságu v útorok večer, bolo zakomponovanie únavovej životnosti do analýz, ktoré v momente, keď si do analýz vykonávaných prostredníctvom TeamCAP softverov a tak ďalej s pohľadom toho, že sa používa aj optimalizácia procesa analýzy. V článku teda ide o optimalizáciu návrhu prutových a nosníkových konštrukcií vystavených kumulatívnemu únavovému poškodeniu. Cieľom je minimalizovať hmotnosť prutovej alebo nosníkovej konštrukcie a to s obmedzeniami vzhľadom na predpísanú únavovú životnosť. A pre samotné analýzy boli teda vybrané dve metódy. Vybrali sme optimalizačné metódy zo skupiny priamých vyhľadávacích metód a zo skupiny gradientných metód. Samotný výpočtový model predpokladal iba kvazistatické zaťaženie, a to s rôznym počtom cyklov. Samotný optimalizačný proces spočíval v tom, že sa vykonala minimalizácia hmotnosti konštrukcie s ohľadom na predpísané únavové poškodenie. Pre podobné typy úloh sa v princípe používajú takéto prískupiny optimalizačných metód, alebo sú to priame vyhľadávacie metódy, ktoré nepracujú s gradientom funkcie. Druhou skupinou sú gradientné metódy, no a treťou skupinou sú newtonovské metódy. Tie ale pracujú s prvou a druhou deriváciou, či už cieľovej funkcie, alebo príslušných obmedzujúcich podmienok. Samotná optimalizácia, preto samotnú optimalizáciu vybrali prvé dve metódy z tých prvých dvoch skupín. No a prebehlo to vlastne tak, že sme tieto príslušné metódy implementovali do MATLABu a naprogramovali sme si na to vlastný softvér. Optimalizačný problém diskrétnych premenných je popísaný matematicky v podstate ako minimalizácia cieľovej funkcie pre konštrukciu zloženú z viacerých prvkov, čo sa vlastne týka nášho problému. Čiže tá cieľová funkcia je uvedená vľavo hore a samozrejme pravo je nejaká obmedzujúca podmienka. Táto definícia však pozostáva z lineárnej cieľovej funkcie a nelineárnych obmedzení. Takže ďalším krokom bolo vytvorenie novej cieľovej funkcie s penalizačnou funkciou lambda, v tom vzťahu nižšie, kde lambda, ako vidíte, je definovaná na základe dvoch obmedzujúcich podmienok, alebo teda, ako by som to povedal, penalizačných funkcií. A aby sme vlastne zakomponovali celú túto časť do optimalizačného procesu, museli sme zohľadniť vplyv únavovej životnosti. Samotná cieľová funkcia bude teda analyzovaná metodou Guy-Seidel a gradientnou metodou v diskrétnej forme. A tieto metódy sme pre účely analýz implementovali teda do MATLABu. K formulácii matematického modelu sa na chvíľku vrátim k známym vzťahom. Wellerova krivka, ako vieme, je štatisticky vyhodnotená experimentálna únavová krivka, ktorá sa získa vo vzťahu príslušného nominálneho napätia a počtu kmitov N. A v prípade vyšších amplitúd napätia je lepšie realizovať únavovú skúšku riadenou deformáciou. V tom prípade sa samozrejme používa Manson-Coffinová krivka a tá pozostáva zo vzťahu celkovej deformácie alebo plastickej deformácie versus cykly do poškodenia. To sú tie hodné dva vzťahy. V prípade, že použijeme teda tie počty cyklov, ktoré poznáme, a lineárny Palgrom-Minerov zákon, tak môžeme vypočítať samotné kumulatívne poškodenie D. A ďalším krokom výpočtovej analýzy je definovanie bezpečnostného faktora, ktorým sa vlastne riadi matematická formulácia.
V prípade, že zohľadníme limitné napätie na medzi únavie sigma C, tak použijeme ten vzťah vpravo dole pre výpočet bezpečnostného faktora alebo bezpečnostného koeficientu. Keď máme naformulovaný matematický model, tak z experimentálneho merania v oblasti tej gigacyklovej únavy môžeme získať polynomiálnu aproximáciu Wöhlerovej krivky, ako je zobrazené na obrázku, pričom koeficient BI je definovaný na pravej strane prostredníctvom logaritmov. Takže toto je vlastne polynomiálna aproximácia Wöhlerovej krivky. V závere sme vykonali potom ešte korekciu celkového poškodenia vzhľadom na napätie sigma M a z toho sme získali výsledný odhad únavovej životnosti, ktorý vznikne vlastne podielom časového intervalu realizácie a poškodenia v príslušnom časovom intervale realizácie. Toto teda krátko na úvod ako základný vstup teórie do problematiky. Ako som povedal, pre účely analýzy bol vytvorený programový balík v MATLABe. Ten zahŕňal statickú lineárnu analýzu a vybrané diskrétne optimalizačné metódy pre konečnoprvkové modely v tomto prostredí MATLAB. Tu je vlastne zobrazený celkový program, ktorý pozostával v podprogramov. Jednotlivé podprogramy vykonávali funkcie static, vlastne vykonával statické analýzy, načítal súbor vstupných údajov, vytvoril maticu tuhosti, rieši sústavu lineárnych algebraických rovníc a vypočíta napätia v prvkoch. GSM a DiskGrep, to sú vlastne dva programiky, ktoré využívajú tú príslušnú metódu, čiže Gauss-Seidel a priama vyhľadávacia metóda pre optimalizáciu. HEAD analyzuje kumulácie poškodenia a penalizovanú cieľovú funkciu. No a potom vlastne na ľavej strane máme TRAS a BIM, programy, ktoré počítajú matice tuhosti a hmotnosti pre príslušné nosníkové alebo prúdové prvky. A na pravej strane máme stres 1 alebo stres 2, ktoré riešia napätia v príslušných nosníkových prvkoch. Čiže toto je vlastne implementácia do MATLABu. A teraz vlastne nejaké dva príklady, na ktorých sme otestovali celý tento balík. Takže ideme vlastne navrhnúť prierezy takejto rámovej konštrukcie, ktorá je zaťažená silami F1 a F2, pričom sme si vytvorili dve prierezové skupiny. Elementy 1, 7, 8 a 9 sú prierezová skupina 1, ostatné elementy sú prierezová skupina 2, ako je to farebne odlišené. Dúfam, že to vidíte dobre. Na ľavej strane sú príslušné materiálové konštanty a vlastnosti, ktoré potrebujeme. A dole je uvedený vlastne štartovací bod. Štartovací bod má začiatok. Obidva prierezy teda štartujú na hodnote 18. V tejto časti je zobrazená história zaťažovania, takže je tu počet cyklov, je tu nastavený časový interval, sú tu príslušné nódy, v ktorých pôsobia sily a samozrejme smery, v ktorých pôsobia, je príslušná veľkosť. A v druhej tabulke sú vlastne zobrazené prierezové charakteristiky pre príslušné i profily, ktoré boli použité pre túto konštrukciu. Takže toto boli vstupy pre výpočet, no a výsledky samotnej analýzy sú zobrazené na ďalšom slajde. Tu je vlastne história iteračného procesu príslušných premenných. Takže prierezy A1 a 2, obe metódy nám dali zhodný výsledok. Samozrejme, ale keď sa pozriete na tie grafy, tak vidíte, že pri inom počte iteračných krokov. Takže z tohto hľadiska sa javí výhodnejšia ako Gauss-Seidelová metóda, ktorá dosiahla skôr riešenie na menší počet iteračných krokov. Ďalej tu je zobrazená história iteračného procesu výpočtu hmotnosti konštrukcie a v spodnej časti je vlastne tabuľka, kde sú vyhodnotené výsledky pre porovnanie.
Takže keď sa pozriete do tej tabulky, tak tam vidieť dosť výrazné znišenie hmotnosti konštrukcie a samozrejme tomu odpovedajúce hodnoty morálnej životnosti. Takže toto bol taký jednoduchší prípad. Ako druhý prípad nahrávali takúto prúdovú konštrukciu, časť vyzerá na pečovú stúdiu, opäť sa optimalizácie stáva normalizácia hmotnosti, pričom je to zase unavovať hmotnosť. Zahrávate opäť materiálu na pečovú konštrukciu, ktorá sa vyvolujú prípravové stúdiu, a nie sú to síce sily, ale sily pôsobia, ako to bude dnes v tabulku z Japone, zle číslo 36 a zle číslo 36. Toto bol úzor pôsobí sily a startovací bod zadefinovaný následovne, kde všetky tri kvôli štartujú na začiatku kvalitie z hodnoty 27. Takže opäť je tu popis historie zaťažovania, tu sú vlastne rody, ktoré pôsobia príslušné zaťaženia silami v smere 8 a v smere 8 y, keď sa vrátim späť, čiže v smere 8 y a v smere 8 y. A v tej tabulke sú aplikované profily so svojimi charakteristikami prirodzenými veličinami. Takže toto boli vstupy. Opäť, keď sa dostaneme k výsledkom, tak ktoria model optimalizácie premenili do zobrazenia ďalšia jednotka výhodu vpravo. Opäť jedno výrazný rozdiel v počte vpravy, aj keď výsledky boli rovnako na optimalizácie. Následne je tu zobrazená história akčného punktu unavovej životnosti príslušných triedov. Podľa tabulky sú zase nespracované porovnanie jednotlivých metód, takže opäť vidíme k výraznému zníženiu hmotnosti a úprave príslušných unavovej životnosti. Podržanie začiatočnej hodnotiky, ktorá bola porovnaná unavovej životnosti. Záverom teda možno povedať, že respektíve s obchodnými podmienkami a pri menším počtu mnohých premenných. Metóda diskrétneho gradientu je minimálna, kde nedokáže vlastne vypočítať. Tu nie súvisí, že konci sa no a výsledky porovnania je toho, že metóda vyhľadávania má sa také vhodnejšie riešenie úloh s výsledkom optimalizácie. Ďakujem za pozornosť. On the end we had some problem with your voice, but we saw conclusion on the presentation from your work. Somebody have a question to this presentation? No? If not, thank you very much. Nothing in the See you online. Yeah. Okay. So we get the next presentation, which is done by Jarosław Markowski, Damian Olejniczak, Marcin Niewalski, Jacek Lomow, Krzysztof Szefler i Paweł Józefowski. I pan może będzie interwał tutaj, także tak? No okej. Okay. Chyba muszę ponownić na przykład. Ale to jakaś pomyłka, jakaś pomyłka. Sporo niespodzianek. Pierwsza była z laptopem. Proszę. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jeśli chodzi właśnie tutaj o tutaj zagadnienia, którym zajmuję się, chciałbym przedstawić, no, zagadnienie jest to takie, że ono dosyć ma szerszy aspekt, ale nie jest na tej prezentacji, żeby przedstawić tylko mały wycinek.
z prac, które trzeba po prostu poczynić tam, do opracowania celu poczynienia. Jest to odcinek związany tutaj przede wszystkim z próbą jakby oszacowania gabarytów, wielkości, wymiarów komory zwania mikrofonu. Jeśli chodzi właśnie tutaj o to zagadnienie, to oczywiście związane z pewnymi działaniami związanymi ogólnie, z kierunkami, które wyznacza nam Unia Europejska, no i nie tylko Unia, ale cały świat, ze względu na to, że wszyscy dążą do tego, żeby pozbyć się dwutlenku węgla. Natomiast oczywiście to będę trzeba jakoś wytwarzać. No i jeżeli chodzi o takie działania stricte ukierunkowane właśnie na rozwój Unii Europejskiej, zawarto w takich pięciu celach na perspektywę następnych właśnie lat rozwoju, które również wpisujemy, są to lata 2021-2027. Jest to nowa perspektywa, gdzie właśnie również energetyka czysta jest również ujęta i tutaj również to zagadnienie łączy się w tym zakresie. Jeśli chodzi właśnie o to zagadnienie, ono jest związane przede wszystkim z tą częścią energii pozyskiwaną z tak zwanej biomasy. Z tym, że kwestia jest następująca, żeby po prostu tą energię z tej biomasy uzyskać i wykorzystać chociażby do tworzenia energii elektrycznej, to trzeba coś z nią zrobić, trzeba ją po prostu przetworzyć, no i te procesy skazowania jak najbardziej są wskazane i znane są już od wielu lat. Jeżeli chodzi właśnie o takie wydarzenia użytkowania właśnie takich instalacji, czy nawet motoryzacji odnotowano w latach przedwojennych i również wojennych, kiedy montowano również właśnie instalacje skazowania właśnie drewna po to, żeby uzyskać gaz do zasilania silników. Obecnie stosuje się właściwie tutaj na skalę przemysłową te procesy zgazowania, no i przykład właśnie tutaj takiej instalacji, która służy właśnie również do wytworzenia energii elektrycznej, a również agregatach prądów pokrzywych napędzanych silnikami spalinowymi. Jeśli chodzi o te procesy właśnie przemysłowe związane właściwie tutaj z pozyskaniem tej energii, no to kluczową kwestią jest realizacja właściwego procesu zgazowania. W związku z tym konieczna jest końcowa weryfikacja właśnie jakości uzyskanego właśnie syngazu, jako właśnie paliwa, które ma być wykorzystane do zasilania silników i dalej do generacji właśnie energii elektrycznej. W związku z tym istnieje potrzeba właśnie oceny wartości opłatnej paliwa. I w związku z tym, że istnieją różne przyrządy do tego celu, te przyrządy, które są stosowane właściwie w wąskich okresach i są dedykowane do pewnych właśnie paliw gazowych. Natomiast idea tutaj, która mi przyświeca, jest połowy, jest to opracowanie takiego kolorymetru, który będzie mógł oceniać, że połowy gazów nie jest zidentyfikowane. No i tu przykład takiej właśnie idei, jeśli chodzi właśnie o ten kolorymetr. Przede wszystkim różni się od innych podobnych konstrukcji, tym, że po prostu tutaj jest ocena ciepła, które dostarczane jest właśnie do przepływającego gazu w postaci powietrza, jako właśnie taki czynnik, który trzeba ogrzać i ocenić, tak, ile zostało ogrzane. No to jest idea tego kalorymetru, którą trzeba po prostu teraz zmaterializować. W związku z tym podjęto próbę właśnie oceny, próbę oceny i stworzenia właśnie konstrukcji takiej pomiarowej komory spalania kalorymetru. No i tu przykład właśnie tych założeń, które zostały przyjęte.
Proces ten, który tutaj no, podjęliśmy do zrealizowania, jest dosyć skomplikowany, chociażby z tego, że sam proces spalania jest dosyć procesem o przepływie burzowym możliwym, natomiast w dalszej części zależy nam na tej komorze, aby właśnie ten przepływ burzy był zorganizowany. No i tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby właśnie tutaj ten przepływ ustabilizowany uzyskać po to, żeby można to po prostu przeprowadzić właściwe pomiary, które będą właśnie identyfikowane właśnie przepływający czynnik na ITER wartości ciepła, które zostały do tego czynnika dostarczone. W związku z tym zaproponowano właściwie tutaj taką konstrukcję po to, aby przede wszystkim właśnie można było ocenić właśnie przepływy w tej konstrukcji, ale również może również ocenić właściwie podjęte próby z wykorzystaniem narzędzi, które były dostępne. Wykorzystano tutaj akurat oprogramowanie BAKUS. W tym oprogramowaniu właśnie zamodelowano właśnie tą konstrukcję, następnie ją zdeskrytyzowano, a później przeprowadzono pomiary właściwie zadając odpowiednie wartości, które zostały wcześniej wyznaczone na podstawie oczywiście tutaj obliczeń z wykorzystaniem znanych wzorów. Jeśli chodzi właściwie o kwestie, te, które zostały uzyskane w zasadzie właśnie tutaj wyników przepływu, okazały się one zgodne z spodziewanymi wartościami, które zostały wyliczone w sposób tradycyjny. No, dzięki temu można stwierdzić, że te narzędzie, które zostało wykorzystane, można wykorzystać w dalszych etapach dopracowywania tej konstrukcji. Ta konstrukcja jest taką konstrukcją prostą, modelową, natomiast właściwie tutaj kwestią następnym kroku jest to, aby tę konstrukcję właśnie popracować już właściwie. No i właśnie badać ją później właśnie z wykorzystaniem właśnie tego rozsądnego oprogramowania. Jeśli chodzi o konkluzję, to jest to, że przede wszystkim właśnie, że przeprowadzono obliczenia w tradycyjny sposób, jakby z wykorzystaniem oprogramowania były zbieżne pod względem właśnie uzyskiwania wartości. W związku z tym można pracę dalej kontynuować, wykorzystując oprogramowanie znacznie dłuższe niż pozytywne. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z tym są pytania do tego referatu? Ja miałbym tu dodać takie pytanie, czy to nazwał różne gazy, tylko różne gazy, czy chodzi o gazy, które zawierają węgiel, czy mówimy o procesie spalania, czy... Wszystkie, które się palą. Które się... Może być to wodór, może być również CO, mogą być również inne, które de facto właśnie są niezidentyfikowane, ale mogą się spalić. No i tutaj jest kwestia właśnie dosyć szersza, no bo tu jest właśnie tutaj kwestia ujęcia obszaru zapalności. No i tu właśnie ten element, który proponujemy właśnie, musi być odpowiednio uzbrojony w odpowiednie czujniki, żeby można było właśnie też sterować procesem i zapewnić właśnie ten proces spalania w tym. Czy jeszcze jakieś pytania? Co z wdrożeniem tej konstrukcji? Jak to no, ktoś ma? Jeśli chodzi o zapotrzebowanie, tak? Nie wiem, jak ktoś to używa, zostało to wdrożone. Jak to znaczy, nie, to jest początek. Tutaj muszę powiedzieć. Początek końca. No, mam nadzieję, że myślę. Nie, tak. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś pytania? Jeśli chodzi o potrzeby wdrożenia tego, to jest tak. Są potrzeby. Są, wynika to przede wszystkim z tego, że nawet jeżeli kupujemy gaz, powiedzmy tutaj od naszych sąsiadów, no to tu mamy taką sytuację, że musimy ocenić, jaki to jest gaz. Jeżeli chodzi o gaz ziemny, no to są specjalne urządzenia, które do tego służą. One są inne niż tutaj, działają w inny sposób, działają tutaj. Natomiast one charakteryzują się bardzo wąskim zakresem pomiarowym. W związku z tym można
gaz, jakość tego gazu ocenia się na podstawie właśnie tutaj, w wąskim zakresie. Natomiast potrzebne jest urządzenie właściwie takie dla gazów niezidentyfikowanych, głównie dlatego, dla takich instalacji jak na przykład gazownie i gazowanie instalacji zgazowujących, biomasy. Z racji tego, że tutaj już jest dosyć duża rozpiętość wynikająca właśnie z procesu, który tutaj jest związany właśnie z procesem wytwarzania tego gazu. Dziękuję bardzo. We started with some technical problems, but now we have this. We are 15 minutes before the next presentation. The next presentation is made by PPF Saturnus, Wiesława Piekarska, Marcin Kobiak, Tomasz Domański, numerical prediction of temperature field, melted zone and deformation of single-sided welded. Joined by laser beam. We have presenters online or not yet? Yes, there are some. Ladies and gentlemen, the online participants, we start after coffee break. And the first presentation, the title of the conveying problems of geological material from under pressure container. This is a material that which we prepared in the team, Dr. Krzysztof Tyszczuk, Grzegorz Domek, Andrzej Kołodzi. And that was a problem with reading biological material, which is really bigger problem than others, because we know many solutions, since hundreds of years, how to read, how to make the disintegration of material. And you see on the sample some render for wooden waste, some grinder for rubber, also kitchen grinder for stones. But the problem is if we have to make this integration of biological material, like you see on this picture, dead yeast. Dead yeast. This is material which is now very popular, especially in vegan kitchen. This is the waste from the fermentation process. So this time we have a lot of fermentation, especially if you prepare some special material against COVID. This is material which is dry. After drying process is used for production of food for vegan. And problems appeared in the company which started to produce this material in a really huge amount. And they bought for this material some special meal, which is called ball meal. Ball meal, very strong. The power driving this ball meal was something like 40 kilowatt, but this ball meal used to work only 15 minutes, and after this 15 minutes, everything was full of yeast. And they had to make cleaning of this meat. How to solve the problem? The first idea to solve the problem, we have a problem with the needle. Let's do some differences in the process. Maybe we have to make over pressure on the entrance in this needle. We made some tests with that. That's helped only a little bit. Then we made under pressure behind the needle. They also cut a little bit. Middle could work something like 1 hour, and after 1 hour, everything was full of yeast and had to be stopped and thin out. So we were looking for other solution of disintegration, and we came back to some solution which was prepared by Dr. Tyszczuk. This is a special meal for cutting biological material and we were thinking that in this application maybe we could use this mill. This mill have a special chamber where it's more rotating knives, and we call this mill knife mill. And we made some first experiments. Was quite positive, but
Also was a problem how to fill this meal with this yeast and how to take out from this meal. We proposed some schematic idea with different conveying system. And the first idea was very simple, let's do a screw conveyor. But if we do screw conveyor for loading site or also the unloading site, then we cannot keep really stable pressure, over pressure, under pressure in the cutting chamber. Because this screw conveyor is not sealed. So sometimes if you have more material, then there is more air is going through this conveyor. If you have less material, it's opposite situation. So in this picture, you also see another problem, how to clean out air after this cutting process. This is a lot of dust and very sticky dust. So this dry stick one was not enough for that. We also have to use some special filter, which for this application, for this user, was too expensive. This end user was looking for some cheap solution because this private company which found each zloty and don't want to waste too much for cleaning system, for filters which have to be changed too often. So we propose another solution, we propose plate conveyor. This is not a new solution because plate conveyor is known since years. And you see plate conveyor, we have plate, between this plate we can convey material. Very simple solution, this conveyor can be at in the very specific place, so you can turn this conveying flow different sizes, on different sizes. And if we take a look again on this shredder, this yeast are heavier than air, so main part of material is going down, then it's going to the conveyor, and then air is going to the cleaning system, air cleaning system. Which is not so, there is not so many dust like before. This is our research stand, but in this stand we have not yet this conveying system. Conveying system have to be chosen, and we choose one of the most popular producers of this system because it's very, very elastic and very clean, and very often used, in. Yeah. Okay, and explode. And you can see how it works, this is the main system of pressure figure. And this is the best chosen system for this application. So we do not discover, not the private project of that because it's already done. Our systems for cleaning, our system for monitoring project. If somebody likes to go on this webpage and can see more movies about the system. But for us, it was, I think, the best chosen solution. Okay, I think that we can switch off. Can switch off and back to the presentation. Mm-hmm. But with this way of conveying, it's connected changing of pressure in the breathing chamber. If we have this plate too close, then we have sometimes two plates open in this transportation area. And then we was thinking, maybe this is also a solution if we can that we can really control this change of the pressure in this cutting chamber using this conveying system. So we can change the distance between plate if we would like to have not too often this pressure changing. We can make this change quite sharp if we increase the speed of the conveyor. And in this way, if this pressure in this chamber is so, let's say,
not stable or so intensive, the change is so intensive, the dust and all the yeast which can be in the chamber come down, and this is a way also how to make the screening, let's say, some effect automatically. And this is the policy to say for us, just the beginning for going forward with these researches. So we just proposed some very simple formula. Depending of the change of the pressure inside this cutting chamber. And what we can say for this customer, this particular problem, we solved. So the production of this yeast is going further, so people can buy and use if somebody likes the Asian kitchen. But for us, this is also a beginning for looking dependence and make some more intensive research direction, how to use this change of pressure in cutting chamber, how is the, or maybe we can describe the dependencies between product and the pressure change. Thank you very much. Thank you. So, could you explain me what we see or what I see on the window 2? Mm-hmm. Yes. Muszę przesunąć slajd drugi. Co tam widać, co to jest? O, to. Mm-hmm. To. That is martwe drożdże. To jest tego dużo, może być właśnie złożony przez ludzi, ale też na zwierząt. Tylko, że musi być rozdrobnione. No dobrze, kiedyś no, martwe drożdże. Jeszcze można kupić? Tak. No normalnie, jak zaciek do wina na przykład. Aha. W naszym ciągu. Tak. No to akurat był problem, który producent jest u nas, producent martwych drożdży na skalę przemysłową. I właśnie kupił młyn. Tam był problem z tym filtracznym zariadem, tak? Ten filtr, jakie musi mieć jako wielkość tych porozitu, aby zachytil tak jemný rozprav. Povinien byť okolo mikro, kilka, set milimetra, ale oni sa šybko zapýchajú. A ešte to môže, nie je to potom vybušné? Môže byť, že? Je to vybušné, vybuchové. Z pan z firmy Dr. Edgar. Ci, którzy produkują pizzę. Czy można by zaprojektować rozdrabniacz do sera? Zwróciłem się do wszystkich kolegów, którzy się zajmują rozdrabniaczami. Wszyscy rozłożyli ręce, bo to jest trudny do rozdrobnienia materiał, ser. Jest tylko jeden producent w Europie, rozdrabniacz do sera. Takiego, który tam powiem, można sypać ręce. Jasne. Technika zależy od prędkości. Od prędkości obrotowej. Ja rozrabiałem. Wiecie, co to jest gówno? No, kurze. Kurze. Kurze.
Tak, proszę. To trudno było, to nie zostało właśnie tak dobrane poprzez rozdrabniacz dobór odpowiedniej prędkości. I wtedy to się po rozdrobnieniu to był piękny proszek, nic się nie zapychało i można było to odpowiednio paralizować, czy system parkować, paczkować. Ale to też trudne było, nie? Zwykły, standardowy rozdrabniacz stosowany w prawie w każdym gospodarstwie w Polsce małym, średnim do rozdrobnienia zboża, no, tam różnych celów innych. Dobór prędkości obrotowej. Zwiększona prędkość obrotowa powodowała, że ten cenny dar kury, to oprócz jaja, prawda, mięsa, pierza, no, można było go rozdrobnić i przekazać jako super specjalizacyjny, specjalny nawóz. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, możemy przejść do kolejnego referatu, którym jest referat pana Stanisława Flaga, The Use of Web Technology to Monitor and Manage PLC Class Control Devices. Czy mamy może chwilę zaproponowanego pana Flaga? Niestety jest jedynie Milian Wasku, który już prezentował. Aha. A czy może pan Paweł jest zalogowany? Nie. Jedyną osobą, zawołałem. Jeśli nie uda nam się przywołać, teraz pana Jan Bartro, Jan Bartro, Dalina Duszowa, Łukasz Kuniak, Experimental Numerical Model, Analysis of the Class, Computer Late Damage by Cat. Także już był pripojeni? Jest. Pokażcie nas, kamerę tutaj jest. No, ahoj. Ahoj, Jarno. Ja som sa zaregistroval pod docentom Milanom Vaškom. Aha, dobre, no však dobre. Tak ťa pozdravujem. Dobre. Dobre. Takže môžeme začať prezentáciu? Môžeme začať, môžeme ešte chvíľu porozmávať, chcem vás slychať. Tak sa najskôr pozdravujem všetkých účastníkov konferencie. Ďakujem ti za pozdrav, vidím tam aj Mariana. Tak aj pozdravujem aj teba, Marian. Ahoj. No. Zdraví. V poriadku. Dobre. Zdravím. Sami najtvarčí zostali, Janko. Zobacz, ile nás zostalo tutaj. Tłumy ľudí. No. Takže. Taká Jakob, tak teraz. Oddychujú. Mám prezentáciu v úpustiach. Môžeš, nie. Dobre, tak môžeš rozprávať. A tu som prepínal, len ty mi to šikom slajdy. Dobre? Takže, vidíme sa. Áno, aj prezentáciu. On tebe to nič takto vezme. Aha, je, tak, dobre, dobre. Takže, vážený pán predseda, vážení účastníci konferencie, dovolte mi, abychom odprezentoval za náš kolektív náš článok,
experimentálna a numerická modelná analýza sklenenej kompozitnej dosky poškodený rezom. My sme všetci štyria z fakulty, posledný je doktorant na našej fakulte, ktorý začína teraz od 9. Článok sa zaoberá experimentálnou numerickou modelnou analýzou kompozitnej dosky poškodenej rezom a motiváciou bolo, aby sme zistili u rôznych materiálov vady aj modálnou analýzou. Čiže urobili sme experiment pomocou zariadenia Pulse 12 od firmy Briel Care a takisto sme numerickú analýzu urobili v komerčnom softvere Adina 862. Použili sme kompozitnú dosku rozmerov 78 x 78 mm. Kompozitná doska sa skladala zo 6 vrstiev skleného výstužného vlákna plus epoxidová živica. Tieto merania sme robili asi tak 10 krát každé meranie a robili sme nepoškodenú kompozitnú dosku, asi 10 krát meranie, ktoré sme spremerovali, vyhodnotili a robili sme aj meranie teda s tým zárezom, rôznym zárezom 5, 10, 15, 20 mm. Tu je ukážka pre zárez 20 mm. Zistili sme tiež, že rozdiel vlastných frekvencií pri nižších, teda nižšie vlastné frekvencie. Janko, přesuň slide. My máme introduction, Janko. Ten si slide? Áno. Áno. Dobre. Čiže modelná analýza sa zaoberá vyšetrovaním analýzou modelných parametrov, vlastných frekvencií, vlastných tvarov kmitania, tlmenia a podobne. Takže, ako som už hovoril, tak sme robili viac meraní pre každé poškodenie aj pre nepoškodenú vzorku. Tu vidíme akcelerometer typu 4507B, ktorý má základné parametre v tabulke. Rozsah frekvenčný do 16 kHz. Použili sme Pulse 12, zariadenie a modálne kladívko od firmy. Tu vidíme merací plán na pulze. Vidíme tu vľavo v tabulke model a merania, kde máme sieť na modeli, na doske a umiestnenie snímača zrýchlenia. Vidíme tu pripojené zariadenie Pulse 12 a takisto aj moment. Pulse 12 a
Tu máme uchytený model v takejto ocelovej doske. Kvôli tomu, aby sme odobrali stupne voľnosti po obvode. Vidíme detail toho zariadenia, ktorým je uchytená tá kompozitná doska. V strede je snímač a tu sú ľudky a vypadá zariadenie nasledovne. Vidíme, že tá doska je prakticky odknutá po obvode. Týmito ľudkami je to zoskutkované. Tu vidíme kompozitnú dosku, je poškodenú a poškodenú zárezom 20 mm. A snímať, že zrychlenia je uprostred. No a tu vidíme rozdiel vlastne frekvencií. Zelenou, teda modrá je nepoškodený sklenený kompozit a zelená farba je poškodený sklenený kompozit. Čiže tie vlastné frekvencie sa líšia. Čím vyššia vlastná frekvencia, tým rozdiel je poškodený, je väčší. V tabulke sú uvedené vlastné frekvencie v hercoch nepoškodenej a poškodenej vzorky. Vidno, že ten rozdiel pri tých vyšších frekvenciách je malý, ale pri vyšších frekvenciách rozdiel medzi poškodenou a nepoškodenou vzorky je vyšší. Pre numerickú analýzu sme použili materiálové konštanty, Youngov modul, Poissonové číslo a hustotu pre epoxid aj pre príslušné vlákna sklenené. Takéto. A tu vidíme, vidíme výpočtový model vodenej vzorky, kde je dobraný vidíme prvú, druhú až piatú vlastnú frekvenciu. V tabulke 4 máme znova model vodenej vzorky kompozitu a prvých 5 vlastných frekvencií. Ak sa pozrieme v tabulke 5, máme vlastné frekvencie nepoškodenej vzorky a vlastné frekvencie poškodenej vzorky. Ak porovnáme tieto vlastné frekvencie, ktoré sme odmerali pomocou pulzu, čiže experimentálnou modálnou analýzou a numerickou analýzou, rozdiel je zhruba medzi odmeranou a vypočítanou hodnotou, čo čiže asi na 2%. Ten rozdiel bol 14 000 hercov. A ako som už motivácia pre tento výskum bola tá, že sme chceli pomocou modálnej analýzy určiť poškodenie materiálu, ako sa bude odlišovať vlastná frekvencia nepoškodenej a poškodenej vzorky. Jednalo sa nám hlavne o viditeľné aj neviditeľné vady. Neviditeľné vady hlavne pri delaminácii, kde sú jednotlivé vrstvy nespojené. Môžem povedať, že chceli sme odskúšať, tak ako pri strojoch, strojných zariadeniach, keď sa pokazí, je poškodené ložisko, tak frekvencia to zariadenia je vyššia, alebo hlučnosť, no a
pri diagnostike fakticky vedia vymeniť dané vodisko. Podobne by to bolo aj kúpy, kedy by tá prevencia nepodobnej a poškodenej vzorky bola iná, aby sa vysiť aj nejaká vada. Čo sa týka týchto vlastných frekvencií, sme zobrali uchytenie iba na jednej strane tú vzorku, ak tie vlastné frekvencie boli nižšie. Preto sme chceli, aby sme mohli fakticky vyššie frekvencie určiť poškodenie alebo nepoškodenie ako vadu. Tie vyššie frekvencie sa nám podarilo fakticky dostať, že sme to chytili v vode, ale nie možné, že by sme mohli ešte zvýšiť tie vlastné frekvencie, že by sme urobili iba dajme tomu štvrť modelu, čiže dajme tomu iba časť a riešenie by sme sa dostali oveľa dlhšie, že na 20 alebo 50 frekvencie. Tam vzniká problém, že snímače dosť nedostupné na meranie alebo dostanie. Myslím si, že z mojej strany všetko. Ja by som poďakoval za pozornosť. No a... Janko? Ja mam takie pytanie, a to szkło to jest do jakiejś konkretnej produkcji? Czy to szkło to będzie, nie wiem, te płytki szklane to jest do jakiejś podgrzewania czy czegoś? Sklenowa. Chyba to biskusz chyba sklenowa. Ale czy nie zajmie się ten... No wiem, ale natury, która jest w kółko. Nie rozumiem. Dobre. Zlý zvuk je taký. Tá kombinácia, on sa pýta vlastne na tú sklenú vatu. Tá kombinácia materiálu, ktoré tam boli, tie dva. Vlastne. Deamináciu, ten by nechýval. On tam hovoril niečo o tom. Že sa pýtam tú kombináciu tých materiálov, ktoré boli v tej doske. Ja aj v tej doske. Boli sklenené vlákna, ktoré boli pod 90 stupňami uložené. Čiže pozdĺžne a priečne, 90 stupňov, sklenené vlákna. A ja to pýtová živica, takže si sa zobralo priemerným vlákom. Hrúbka tej dosky bola 6 mm. Robili sme aj delamináciu rozmeru 3x3 cm. Tam ten rozdiel vlastnej frekvencii bol podstatne vyšší. Ďakujeme. Ďakujeme. Pekný deň, pozdravujeme, Janko. Vidíš nás, Janko? Na večer na vedecký výbor ideme. Aj tu máme aj dekana, aj profesora Sagu. Ideme spolu. Ďakujeme.
Na zasadnutí budeš teda, áno? Na online. Online budeš na Scientific Committee, hej? Áno. Dobre. Ahoj. Tak, pekný večer. Aj ty, ahoj. That was our last presentation in our session. Zobaczcie, sami zostaliśmy. Cieszymy się na was. A my na was. Dobre, majte sa pekne, pa. Končne, pa, pa. Čaute. This is the last presentation, this is finished for our session. Thank you very much.